Dobry wieczór Państwu, 30 dzień stycznia 2024 roku, czas na kolejne wydanie magazynu Bez Speedway TV, a dzisiaj z nami jest zawodnik, którego kibicom żużla przedstawiać nie trzeba i gdybym teraz chciał czytać jego wszystkie osiągnięcia, no to myślę, że musielibyśmy tutaj przeznaczyć cały nasz czas na rozmowę, na to, żeby te sukcesy wymienić. Krzysztof Kasprzak jest naszym gościem. Witam Cię, Krzysztofie. Cześć, witam wszystkich. Zachęcam Państwa, ci, którzy oglądają nas oczywiście na żywo, mogą na naszym live czacie zadawać pytania, te najciekawsze w Waszym imieniu wyświetlę na dole ekranu. Natomiast oczywiście zachęcam też do subskrybowania i lajkowania naszego kanału Bez Speedway TV. Krzysztof, tak zastanawiałem się, od czego zacząć naszą krótką, ale mam nadzieję, że owocną rozmowę i tak sobie pomyślałem, 10 lat mija od wicemistrzostwa świata 2014, największy sukces w karierze, dołączyłeś do tego wielkiego panteonu, można powiedzieć, polskich medalistów mistrzostw świata. Jak teraz patrzysz na ten sukces już po 10 latach? Kto by pomyślał, że już tyle lat minęło od tego wielkiego sukcesu, nie tylko twojego, ale i polskiego żużla? No na pewno ten czas minął bardzo szybko i aż nie wierzę, że już 10 lat przeleciało od tego mojego najlepszego sezonu. No to tylko pokazuje, jak tutaj każdego dnia trzeba życie brać garściami, bo czas leci bardzo szybko i tak jak powiedziałeś, już 10 lat minęło, jak jeden dzień i walczymy dalej, żeby tutaj jeszcze parę lat dobrze pojeździć na żużlu. Wtedy jak zdobywałeś ten srebrny medal, to na pewno gdzieś tam było uczucie tego niedosytu, że już można byłoby jeszcze więcej, ale patrząc jak ciężką drogę trzeba przejść, żeby w ogóle znaleźć się w Grand Prix, a co dopiero zdobyć, jak stanąć na podium w pojedynczym turnieju, a co dopiero w klasyfikacji generalnej, no to chyba dopiero po latach człowiek docenia takie sukcesy. Może się mylę, może w swoim przypadku było inaczej. No wszyscy wiemy jak było, gdyby nie wypadek, byłbym mistrzem świata i na pewno tego żałuję. Byłbym jako trzeci potomku i panu Jerzym Szczakielu, no ale stało się jak stało i tak miało być po prostu. Na pewno był to bardzo duży sukces. W tym czasie także byłem mistrzem Polski. Też dużo medali mam w parach, w drużynowych mistrzostwach Polski w SEK-u, więc trochę tego jest. Tutaj przy okazji właśnie zmiany barw klubowych w tym roku chłopak mi to jeden tutaj przeliczył, więc łącznie z tych medali 40, więc nawet chyba nie wiedziałem, że aż tyle tego mam, więc cieszę się bardzo, ale tak jak mówię, nie spoczywam na laurach i przygotowujemy się właśnie do nadchodzącego sezonu bardzo dobrze i żeby zdobywać punkty dla Gdańska. No właśnie, Wybrzeże Gdańsk, Energa Wybrzeże Gdańsk, nowy klub Krzysztofa Kasprzaka. Proste pytanie, jakie pewnie wielu dziennikarzy na moim miejscu też chciałoby zadać, ale też kibiców. Dlaczego akurat Wybrzeże Gdańsk? Był to klub, który najbardziej zabiegał, żebym startował i też czułem od nich ten taki pozytywny vibe. Czy rozmawiałem tutaj z zarządem, czy z Erykiem, trenerem naszym, to widziałem, że chciałbym, żebym startował w Gdańsku i to głównie zadecydowało. Zawsze w Gdańsku dobrze wspominam, czy jakieś eliminacje, czy Złoty Kas, czy tam Mistrzostwa Europy Partner zdobyłem kiedyś z Robertem Kościołem, pamiętam. Zawsze te turnieje tam mi odpowiadały. Fajny klimat, stadion. Fajny też jest tam taki parking, bo tak mi przypomina z młodości lata, bo wyjeżdżasz tunelem. Taki ogólnie to fajnie się czuję w Gdańsku zawsze. I rozumiem, że tor też pasuje. Ci pasuje, no bo wiemy, że mówi się, że w Gdańsku tor jest jednym z najtrudniejszych w Polsce. Jest ciężki tor, jest specyficzna nawierzchnia, ostre łuki. Ja na takim torze jeździłem 10 lat w Gorzowie, więc tam czy w Anglii 15 lat jeździłem, to nie stworzy mi to problemu, ale jest to tor specyficzny, tak jak mówisz i miejmy nadzieję, że będzie to naszym atutem. Ja zawsze wolałem właśnie takie ciekawe, ciężkie tory, jak tam jakieś orbity, gdzie wystarczy mało kilogramów, dobry silnik i trzymać się kierownicy, więc miejmy nadzieję, że tutaj ten tor nam będzie sprzymierzeńczym naszym. Natomiast chciałem jeszcze dopytać, czy w ogóle była opcja, żeby zostać, kontynuować karierę w PGE Ekstralidze, czy jednak ten rynek był tak wąski, że ciężko tam było znaleźć miejsce i siłą rzeczy musiałeś zejść do pierwszej ligi? Na pewno kontuzja
cztery ostatnie mecze z potencjalnie słabszymi rywalami nie jechałem. To zaważyło, bo chyba tam w momencie kontuzji byłem drugim zawodnikiem Wilków Krosno. Później, gdy nie startowałem, wiadomo, to moja średnia spadała. Chłopacy zespołu sobie tam ją podnosili na tych słabszych zespołach. Więc to na pewno zaważyło. No też ten przepis U24. Osiem chłopaków, Polaków, można powiedzieć, straciło pracę przez ten przepis, bo wiadomo, kluby chcą młodych zawodników, tańszych. No i tak się stało, że chłopacy tutaj właśnie mojego pokroju musieli zejść ligę niżej, czy nawet trzykrotny mistrz świata. Ale tak jak mówię, ligi już są porównywalne. Już nie ma to co 5 lat temu, że gdy jechaliśmy na eliminację jakieś i był chłopak z pierwszej ligi, to nie mógł nadążyć za nami. Teraz ten rok pokazał tutaj przykład Oskara Pfeiffera, że który przed z pierwszej ligi, a w Ekstralidze robił komplety, więc to pokazuje, jaki właśnie jest, jaka jest różnica lig. Praktycznie już żadna, bo inaczej to tutaj chłopacy z pierwszej ligi, jakby szli do Ekstraligi, to by nie istnieli, a potrafili robić komplety, więc będzie ciężki rok, będziemy się starali tutaj z zespołem wejść do playoffów, a później walczyć jak najwyższe cele. No właśnie, ta pierwsza liga na pewno nie jest taka jak w czasach, kiedy ty sam byłeś bardzo młodym zawodnikiem i jeździłeś w Ekstralidze, wtedy ta przepaść wydawałoby się, że jest większa. Teraz ma chociażby właśnie przykład Oskara Pfeiffera, który w ogóle debiutował jako senior w Ekstralidze, bo wcześniej jeździł w Ekstralidze tylko jako junior. Wspomniałeś o tym przepisie U24, czujesz się troszeczkę ofiarą tego regulaminu, że za twoich czasów no, nie rozpieszczano tak młodych zawodników. Trzeba było być po prostu dobrym, żeby jeździć w Ekstralidze. Jak byłeś słabszym, no to sorry, mówiąc brzydko. A teraz te przepisy no jakby idą na rękę młodym zawodnikom. Przepisy są jakie są. No, ja gdyby nie kontuzja, to myślę, że dalej bym jeździł w Ekstralidze, więc miałem tylko pecha. Ale ja tam rozumiem, kluby chcą po prostu jak tutaj mieć, odjechać sezon jak najtaniej, więc łapią tych chłopaków tam do 24. Jest to też dobre dla tych chłopaków, bo tak jak powiedziałeś, ze mną zdawało licencję chyba 20 zawodników, a Grand Prix czy punkty, które robił powyżej 10, tam do 25 lat, to było może dwóch, reszta przepadła. Więc jest ten przepis taki, że ci chłopacy nawet w wieku tym 23-4 mogą się wybić. Za moich czasów, jak miałeś 21 lat i nie robiłeś 12-13, no to szedłeś dojść do pierwszej ligi albo kończyłeś karierę. A teraz jednak oni mają ten 2-3 lata, jeszcze mają ten margines, że może zaskoczą i będą jechali przez kolejne lata w Ekstralidze na wysokim poziomie. Więc jest to dobry przepis, ale i zły, więc nie wiem, co ci powiedzieć. Trzeba robić punkty i wtedy na pewno w zespole się miejsce znajdzie, bo gdy nie robisz punktów, to nikt cię nie potrzebuje. A jak twoim zdaniem bardzo żużel się zmienił na przestrzeni tych lat, jak ty zaczynałeś karierę, bo mówi się, że to są już zupełnie inne dyscypliny sportu, niektórzy tak mówią, zwłaszcza jeśli chodzi o sprzęt, jeśli chodzi o przygotowanie i tak dalej. Ty też to dostrzegasz, że kolosalne różnice, czy przesada? Różnica jest taka, że gdy ja jechałem pierwszy rok w Grand Prix w 2007 roku, to ta ósemka top miała taki sprzęt, że obojętnie jakbyś nie trenował, jaki byś był dobry, to nie dogoniłeś ich, bo mieli takie w silnikach rzeczy, które my później dostaliśmy po 10 latach. Więc to też pokazało, że ci klasowi zawodnicy, gdy tylko sprzęt się wyrównał, to szybko pokończyli karierę, bo zaczęli przegrywać ze słabszymi, niby słabszymi zawodnikami, ale po prostu Polacy dostali ten porównywalny sprzęt co oni i szanse się wyrównały, więc w tamtych latach na pewno dużo przeważał sprzęt, ale też musieliśmy mieć duże tutaj umiejętności na motocyklu, bo tory były bardzo ciężkie. Często były te tory, no wiadomo, przygotowane pod gospodarzy i żużel był cięższy, a w dzisiejszym żużlu jest to bardziej wyrównane. Kiedyś, gdy jechałem z dziką kartą i ja byłem na podium w Bydgoszczy, to był wielki szok dla wszystkich, bo to było niemożliwe, że chłopak 23 lata wchodzi na Grand Prix i przyjeżdża drugi za Tomaszem Golowem. A dzisiaj dostaniesz dziką kartę, spasuje ci silnik, motocykl masz taki praktycznie identyczny jak mistrz świata i możesz wygrać te Grand Prix bez problemu, więc na pewno dzisiaj się ten sprzęt wyrównał. To też pokazują mecze, jak liderzy klubów są kontuzjowani, a dadzą jakiś swój silnik
chłopakowi po licencji i on na przykład robi 12 punktów, jest objawieniem, a gdy ten lider wraca i bierze mu ten silnik, to ten chłopak robi 10 punktów, ale w 10 meczach kolejnych, więc dzisiaj 85% niestety motocykl i to jest smutne, no ale takie czasy. No to jest zauważalne, to prawda, co mówisz i ja jeszcze bym zasugerował, że no ta granica wieku chyba się też wydłużyła, że teraz już 40-letni żużlowiec nie robi na nikim wrażenia, a kiedyś, chociażby 20 lat temu, no to tych 40-latków plus 40, no to było zdecydowanie mniej, więc to też jest chyba, no sam jesteś tego najlepszym przykładem, bo w tym roku właśnie skończysz 40 lat, no i można powiedzieć, że jak na żużlowca jesteś w sile wieku, a 20 lat temu pewnie byłbyś uważany już za emeryta. No tak, wszystko poszło do przodu, dbamy o dietę, każdy trenuje bardzo ciężko tą zimę, a praktycznie to, co na dzisiaj widzę, obserwuję i mam kontakt z innymi zawodnikami, każdy robi kopię to samo, trenuje po tyle samo godzin, po tyle samo kalorii, po tyle samo spala kalorii, a wygrywa 10, 12 w ekstralidze, a reszta tak jeździ z tyłu, więc tutaj jest tylko różnica sprzętu w danym czasie i dniu dopasowania motocykla, który tuner w danym okresie trafił, który tuner się skończył, no jest naprawdę ostatnie 3 lata mi bardzo dużo pokazały. 2021 nawet rok słabo zacząłem w Grand Prix, także mi nie szło, a wsadziłem nowy silnik na finał w Lesznie i prowadziłem ten finał już z Polski, tylko po prostu nie miałem koła wtedy jeszcze tego bezdętkowego. Reszta chłopaków miała i powyprzedzali mi jak tyczki. To mi też pokazało wtedy, jak ważne dzisiaj niestety jest każdy niuans sprzętu i nawet wtedy ja bez formy, gdybym miał koło bezdętkowe, to miałbym mistrza Polski, ja byłem bez formy i każdy narzekał na mnie, więc no niestety taka prawda jest. Czyli chodzi na to, że ten okres zimowy no jest chyba jest kluczowy. Kto gdzie tam znajdzie coś ciekawszego w tym sprzęcie, mówiąc w cudzysłowie, kto gdzieś tam lepiej dogada się z trenerem w kwestii sprzętu, znajdzie tę nić porozumienia, no może na wiosnę potem wystrzelić, że ważne jest, żeby tej zimy nie przespać. I tak jak teraz mamy końcówkę stycznia, to chyba w moim przypadku praca wre, żeby właśnie dopiąć wszystko na ostatni guzik. Tak, zawsze co roku zostawiałem sobie 2-3 silniki, te sprawdzone, które robiły punkty pod koniec ubiegłego roku. Też kupiłem 4 nowe jednostki. Współpracuję z Berwan SNM od 2 lat. Jest to bardzo dobry tuner, co pokazało Grand Prix. Lindgren tutaj z Doylem bezproblemowo tam do tego finału wchodzili. Bardzo szybkie silniki. Emil także sobie dawał bardzo dobrze radę w lidze. Więc tutaj pracujemy, cały czas działamy, żeby tutaj nie zawieść kibiców i przywozić te punkty. Brad jest cały czas ze mną od 15 lat, nie opuszcza mnie. Mam też parę silników, które robi mi mój tata i działamy. Ta pierwsza liga w Wybrzeżu Gdańsk to jest jakiś tam przystanek, taki można powiedzieć chwilowy reset i za chwilę ambicja, żeby znowu wrócić do Ekstraligi, może znowu zapukać, może powalczyć nawet o coś więcej indywidualnie, czy raczej no, w tym wieku już na tyle doświadczony Krzysztof Kasprzak tak nie patrzy w przód, na zasadzie skupiam się na tym, co jest teraz. W przyszłym jest tak, że chyba nie można tak za bardzo planować. Trzeba tu i teraz i walczyć, bo to pokazał mi zeszły rok, gdzie właśnie na końcówkę już zaczęło mi się jechać coraz lepiej i wiedziałem, że tutaj bardzo ważne mecze będą o utrzymanie z tymi, czy w Grudziądzu na super torze, który bardzo uwielbiam, czy w Toruniu, czy mecz u siebie z Lesznem. Nawet nie pojechałem w tych meczach, bo gdyby nie orteza, to prawdopodobnie nogę bym stracił, profesor mówił, bo tak mi wyrwało nogę, że byłbym kaleką, więc nie ma co do przodu myśleć. Ja będę się starał jak robić najwięcej punktów, a co przyniesie tutaj los i Bóg będzie chciał, to będzie, bo może tak miało być, żebym sobie tutaj rok pojeździł w Speedway 2 Ekstraliga. Zobaczymy, wszystko się okaże w październiku. No jakby co, nadal jesteś w Ekstralidze, tak pół żartem, pół serio, no bo wiemy, jak ta klasa rozgrywkowa się od tego roku nazywa. Pozdrawiają cię kibice z Gdańska, pozdrawiają kibice też z Grudziądza.
którzy tutaj oglądają. Nie będę akurat teraz tutaj cytował, bo to zbyt tutaj długi komentarz, ale kto może, to sobie przeczyta. No właśnie, wróćmy też do Gdańska, bo oglądają nas kibice z Gdańska i pewnie też zastanawiają się, jak ty pozycjonujesz Wybrzeże w tegorocznych rozgrywkach, bo oczywiście sportowiec zawsze powie, będziemy dawać z siebie wszystko, będziemy walczyć i tak dalej. I tak dalej, no ale już tak konkretnie patrząc na skład, jest naprawdę trójka mega doświadczonych zawodników. Ty, Nils Christian Iversen i Nikolaj Klin. No to jest na czym budować, jeżeli każdy z was przypomni sobie te najlepsze lata kariery, no to Ekstraliga otworem, ktoś może pomyśleć. No najważniejsze, żeby wszyscy byli zdrowi, to przede wszystkim, a drugie, żeby wszyscy od pierwszego wyjazdu na tor czuli, że motocykl jedzie szybko. Bo jeżeli wyjeżdżasz, marzec, kwiecień, masz problemy z tą szybkością, to maj, czerwiec minie szybko i jest zima, więc życzyłbym sobie, żeby wszyscy z nas trafili od początku ze sprzętem i z formą. Przygotowani na pewno będziemy pod względem fizycznym profesjonalnie. Nils to też jest profesjonalny zawodnik, Nikolaj, jeździłem z nim w tym roku w Kingsvin. Mateusz Sonder także bardzo ciężko tam trenuje z Zęgiem w Zielonej Górze, więc Tom Brennan, to co mi mówił, chyba jedzie na parę meczów do Stanów, teraz wylatuje. Juniorów mamy bardzo takich ambitnych, obiecujących, widać, że się chcą uczyć, podpytują się już, będę pomagał, gdy tylko będę mógł. Trenera mamy bardzo dobrego, zna się na rzeczy. Sponsorów dobrych, klub działa, kibiców, to co widziałem na prezentacji, też bardzo tutaj głodnych sukcesu. Będziemy robili wszystko, żeby przede wszystkim wygrać wszystkie mecze u siebie, trochę na wyjeździe i żeby być w plefach. A jesteś takim zawodnikiem, który śledzi składy innych drużyn, zastanawia cię, kto jak wygląda, czy w ogóle ci to nie interesuje, dopiero jak zacznie się sezon, to dostrzegasz, aha, ten jeździ tu, ten jeździ tam. I dopiero wtedy patrzysz, jakie są składy. Czy analizujesz? Tak od 3-4 lat praktycznie nie czytam nic, bo czasami nie da się tego czytać. Ci ludzie chyba, co to piszą, to albo z domu nie wychodzą, albo mają depresję, albo nie wiem co. Jeżeli ktoś pisze o kimś, że z nieporozumieniem, czy tam kogoś nabrał, 11-krotnym medalistą mistrzostw świata, to chyba ten człowiek coś, no, ma problem ze sobą, albo jest niedowartościowany. To mi tam czasami brat coś powie, ale wiadomo, te składy mi zawsze tam, czy Robert, czy menadżer wyśle, pooglądam. W czasie sezonu to też już się wyjaśnia, kto gdzie będzie jeździł, gdy oglądam mecze w telewizji. Składy są dobre, wszystko na papierze, każdy klub działa w zimą tak, żeby było jak najlepiej. Ale wszystko, tak jak się mówi w walkach, zrywkuje ring. To tutaj zweryfikuję tor, bo tak jak powiedziałem, możesz mieć sezon życia, a przyjdzie kolejny rok, minie zima, dwa silniki dobre się zatrą, nie znajdziesz dwa nowe, szybkie, to będzie lipiec, więc dużo szczęścia w sporcie trzeba mieć i tutaj dużo szczęścia i pracy przede wszystkim, a praca jest, byle było szczęście. To prawda, ja cały czas podkreślam, że możecie zadawać Krzysztofowi teraz pytanie, bo ogląda nas całkiem sporo osób, więc śmiało, jeżeli macie ciekawe pytania, możecie je w tej chwili zadać na naszym live czacie, a ja je wyświetlę. Powiedziałeś, że wielu młodych adeptów już tam podpytuje cię, no nie ma co się dziwić, jako jesteś mega utytułowanym, doświadczonym żużlowcem i pytanie, czy widzisz siebie gdzieś tam w niedalekiej przyszłości w roli takiego na przykład trenera, opiekuna jakiegoś żużlowca, bo teraz to jest modne, że wielu żużlowców korzysta z rad tych starszych, albo zostaje dyrektorami sportowymi, jak Piotr Protasiewicz, czy już o tym gdzieś tam z tyłu głowy myślisz? Masz jakiś taki plan B na siebie? Na razie nie myślę, jeszcze chcę tam te parę lat przejeździć. Jeżeli będę miał chęci, to na trening, żeby rano wstać, jak co dnia o 6 trenować, to będę tak długo jeździł. Jeżeli mi się odechce, to nie będę nikogo oszukiwał i, jak to tam mówią, odcinał kuponów, bo wstydu też sobie nie mogę robić, bo mam za poważne nazwisko jeszcze po ojcu. Z tymi menadżerami zawodników to tak, wiesz jak jest. Jak jest wynik, to menadżer jest fajny. A jak zawodnik nie ma tego talentu i nie trafi ze sprzętem, to wina menadżera. Więc raczej takie zawodnicy z talentem to tam sami się obronią i dadzą radę.
Wiadomo, można by komuś pomóc, jeżeli tam, jak to mówimy, zapieprza i widać po nim, że ma te chęci, to bardzo chętnie bym pomógł, ale tak nie myślałem w sumie o tym. Może tutaj syn Roberta, Antek, już ma teraz 10 lat, jeździ na krosie. Może on, na pewno go nie będziemy zmuszali, ale jeżeli by chciał wsiąść na żużel, to mu pomogę i zrobię wszystko, żeby zrobił mistrza świata, bo wujowi uciekł sprzed nosa. No ale za to jaka byłaby podtrzymana tradycja rodzinna, gdyby kolejny z klanów Kasprzaków kontynuował żużlowe tradycje. No tak, no bo to, można to wyczuć, można nie wyczuć. Czy czujesz, że byłbyś dobrym trenerem? W ten sposób może sformułuję pytanie, bo indywidualiści, ci, którzy osiągnęli no, żużlowy szczyt, a ty niewątpliwie to osiągnąłeś, bo zdobywałeś medale Mistrzostw Świata, no często mają problem właśnie dotrzeć do młodego żużlowca, bo to, co dla ciebie jest łatwe, dla niego może być nieosiągalne. Nie wiem. Musiałbym popracować. To, co z Antkiem jeździmy na krosie razem, to słucha mnie i wykonuje to, co mówię. Ale tak jak mu powiedziałem, jeżeli sam nie będziesz tego czuł od rana przed szkołą, tam jeszcze jakiś trening zrobisz szybki i po szkole od razu jechać na motor, to na siłę nic nie zrobisz, więc przede wszystkim człowiek, a jeżeli by chciał słuchać, to na pewno bym pomógł i zrobiłbym z niego dobrego zawodnika, tak jak ze mnie zrobił tata, bo my z tatą nie mieliśmy lekko. Zawsze pamiętam, koledzy szli na plac czy grać w piłkę, a my mieliśmy angielski, cały czas byliśmy w garażach albo na treningach. Trochę tak, mieliśmy mu to za złe, ale dzisiaj to, co widzę, że jesteśmy bardzo mu wdzięczni, że wtedy właśnie tak nas krótko trzymał. Tak jest, widzę w każdym sporcie. Dużo teraz, gdy trenuję, oglądam wywiadów z bokserami, Halczewskim czy z innymi zawodnikami światowymi, to też tak mieli. Za dzieciaka mieli bardzo ciężko, ale teraz mają z tego laury. Jeżeli siedzisz na telefonie cały dzień i nic nie robisz i trenujesz, no to nie zrobię z niego mistrza świata. Nie wiem, jak bardzo bym chciał. Czyli jakby Krzysztof Kasprza był trenerem, to pierwsze co, telefony zostawiamy w szatni, nie ma... Telefony to powinni odłożyć i mieć godzinę dostęp dziennie. Wtedy by się żyć. No to jest prawda. To jest prawda. Patrzę na nasz live chat, jest Adam pyta, takie bardzo ogólne pytanie, więc no, nie wiem jak na nie odpowiesz, ale je zadam. Bieg oraz zawody z twoim udziałem, które zapadły tobie szczególnie w pamięć. No mnóstwo tego było, więc pytanie... Ale mnóstwo, miałem wstrząsu mózgu. Nie pamiętam. Nie, użyłem pół serio. Na pewno bieg mi zapadł w Toruniu, gdy już wiedziałem, że będę miał srebro. Wtedy, gdy wygrałem, chyba Harris jeszcze minął Nikiego po trasie i widziałem to na telebimie w czasie jazdy, to już wiedziałem, że mnie nie dogoni i już wiedziałem, że mam srebro. Wtedy Nik już miał brąz. A drugi to taki turniej w Lesznie 2007, Puchar Świata w Lesznie. Gdy wygrałem ostatni bieg z Krampem i z Nicky Pedersenem, to byli tam wtedy topowi zawodnicy, Nicky chyba był mistrzem świata. Ja ich objechałem po płocie obydwóch, bo oni się tam przypilnowali, a ja uciekłem po prawej. I wtedy naprawdę po biegu tak się cieszyłem, że gdy chyba jeszcze Tomek wygrał ostatni bieg, już wygraliśmy, to chyba miałem przezawał, bo tak mnie było w sercu i musiałem uklęknąć. To pamiętam pierwszy raz, normalnie ściął mnie z nóg, bo no wygraliśmy full stadion u siebie w Lesznie, cały stadion kolegów, lat tutaj szkolnych, sponsorów, rodzina, więc to były takie dwa wyścigi. No i na pewno też Mistrzostwa Polski w Zielonej Górze, gdy powiedziałem, że złoto idzie do Gorzowa, to nie żeby zrobić im na złość, tylko po prostu byłem załamany, że robisz mistrza Polski, pracujesz nad tą całą karierę, a cały stadion gwiżdża, bo masz plastron gorzowski, więc wtedy mówię, nie, no muszę coś powiedzieć, bo to była tragedia wtedy dla mnie, bo mówię, to jest niemożliwe, jak ile w ludzi jest złości, że człowiek pracuje całe życie na to, żeby być mistrzem polskim jak jego ojciec, a oni wszyscy wstali i gwizdali, więc to było też takie zapamiętane dla mnie. Ale zawsze, jak ja z perspektywy kibica, zawsze jak oglądałem cię, czy oglądam, to zawsze miałeś tę chłodną głowę, zawsze szyderczo śmiałeś się, gdy byłeś gdzieś tam witany gwizdami, no bo przez lata miałeś taką łatkę na wielu stadionach zawodnika, który jeździ gdzieś tam bardzo agresywnie, ostro, na granicy faulu,
Ja pochodzę z Częstochowy i ty pewnie pamiętasz, że w Częstochowie też po jakimś tam meczu, w którymś tam chyba 2007 roku, gdzie z Gregiem Hancockiem miałeś upadek, możesz tego nie pamiętać, ja akurat jako częstochowianin to pamiętam. Od tamtej pory przez kilka lat zawsze jak byłeś w Częstochowie, zawsze byłeś niemiłosiernie wygwizdywany i tak było na kilku stadionach, a ty zawsze charakteryzowałeś się tą mocną psychiką i tym, że zawsze odpowiadałeś gdzieś tam uśmiechem, czy to w stronę kibiców, czy to do kamery. To też dało się zapamiętać. To też cecha godna mistrza. No. Nie, to wtedy było z Hancockiem, to się z Gregiem się szczepiłem za metą chyba. Tak, 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 za metą to było. No to tam nie było. Przeze mnie nigdy żaden zawodnik nie miał kontuzji ani wypadku, więc... Ja nie mówię, że to było przez ciebie, tylko po prostu no, w oczach kibiców to było, tak, tak to wyglądało, że walczyliście, no i tak to się stało, jak się stało. A w Częstochowie to bardziej chyba gwizdali za to, że tutaj Holta wtedy mnie pakował w płot rok wcześniej. A, to tak, to 2004 chyba czwarty albo piąty. I Lesz, i tak, tak wtedy przydzwoniłem, że się brama otwarła parkingowa i gdy mój brat skakał do mnie, żeby mi odpiąć kask, bo nie mogłem oddychać, to zahaczył tam trochę nogą w Holty chyba nogę czy w motocykl. No i już artykuły pisarczyków. Kasprzaki kopią Holtę. Nie, nie, to Holtach trafił Kasprzaka, więc zawsze ludzie przez to zawsze, że mam taki charakter, jaki mam, nie słodziłem wszystkim i gdy mi pluli, nie mówiłem, że pada, no to właśnie tak mnie odbierali, że mi woda sodowa odbiła czy coś, że noszę głowę wysoko, to tak nigdy nie było. Ja po prostu zawsze tak byłem wychowany przez ojca, że nie pozwalałem sobie, żeby mi ktoś mawiał to, czego nie jest. Tak, no i trzeba pamiętać, że wtedy jeszcze nie było dmuchanych band, tak? 2005 rok, tutaj chyba podpowiadają nam nasi widzowie ten upadek z Holtą, więc... Chyba to był pierwszy mecz z bandami. A nie, to było z bandami, bo ty chyba wpadłeś pod bandę i nie mogli cię jakoś, czy Holta nie mogli wyciągnąć... były wtedy dmuchane bandy, tak, były. Montowali bandę i chyba ktoś z obsługi toru, wirażowy, oparł się o tą bandę i pamiętam, jak gdzieś powiedział, co Krzysiu, w niedzielę ją testujesz? I tam, gdzie klepnął, tam wtedy trafiłem, a za 2 tygodnie przyjechał Rzeszów i chyba Dawid Lampard szczepił się z Robertem i Robert identycznie w tym samym miejscu otwarł parking, nie? I wtedy nie, to, co my przeżyliśmy, to sobie właśnie teraz parę dni temu wspominaliśmy przez te 20 lat, to trzeba coś nagrać albo napisać. No na pewno to wspomnienia byłyby naprawdę bestseller by powstał, jakby z tego powstały. My to wszystko przeżyliśmy, to. No było tych wspomnień, więc nie starczyłoby nam czasu, a już zbliżamy się powoli do końca, więc jeszcze zerknę na nasz live chat. Jedno pytanie od Karola. No tutaj akurat bardzo, tam to było ogólne, a to jest takie bardzo konkretne. Karol Adamiuk pyta, Krzysztof, jakie plany z Wybrzeżem, ale takie realne, bez dyrdymałów, mówi prosto, z mostu. Tak. Bez owijania. Plany? Robić co mecz powyżej 10 punktów. Nie muszę być liderem drużyny, ważne, żeby wszyscy robili na tym poziomie 8-10 punktów i będziemy wygrywali. Bo gdy drużyna wygrywa, to wiadomo, i klub działa inaczej, kibic jest zadowolony i to wszystko się kręci. No i szczęśliwie. A jeżeli wejdziemy w te playoffy, co myślę, że to jest cel minimum, to później zrobić niespodziankę, bo byliśmy teraz u takiego fanatyka, co ma muzeum w garażu w Gdańsku i mówi, że właśnie zaprasza nas na grilla. A ja mu powiedziałem, że po finale ligi, więc będę musiał wszystko robić, żeby dotrzymać tego słowa. I tutaj możemy postawić kropkę i to jest dobra puenta. Pół godziny z hakiem minęło, więc nasz magazyn dobiega końca. Krzysztof Kasprzak był gościem kolejnego wydania magazynu Bez Speedway TV, zawodnik Energa Wybrzeża Gdańsk. Dziękuję Ci, Krzysztof. Dziękuję wszystkim bardzo. Pozdrawiam wszystkich kibiców, moich sponsorów, całą rodzinę, wszyscy, którzy mi pomagają, żebym dalej mógł jeździć i robić to, co kocham. Do zobaczenia na stadionach. Nie odbierajcie mnie źle. KK jest OK. Pa. KK jest OK. Miłego wieczoru. Dobranoc. Cześć, cześć.